Hej, cześć, siemano wam wszystkim, witam was bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Gothic 2 Noc Krótka i już jest bardzo dobrze z mikrofonem. Sam raz, bo wcześniej to tak... Kurde, powiem wam, że... Ja mówiłem właśnie już to w poprzednim odcinku, ale ja się sam zdziwiłem, wiecie? Bo jak sobie podłączałem tą kamerkę, to się tak... Powiem wam, w ogóle... W ogóle nie widziałem różnicy, wiecie? Bo myślałem, że to kamerki gadam, a ja tu... A tu... Nie, znaczy... Myślałem, że gadałem do mikrofonu, co nie w słuchawkach, a tu jednak do kamerki gadałem, ale że... Z takiej odległości słychać było mnie. Ja się zdziwiłem się, wiecie? Bardzo się zdziwiłem, ale... Cóż... sobie zrob... Właśnie tak bym chciał... czekajcie, żebym niczego nie zapomniał, wiecie? Sobie coś takiego zrobimy, posprawdzamy, czy mamy... mniej więcej te rzeczy, co dał mi Merdarion, właśnie ten kamień ogniskujący. Jednak go mam, dobra, elegancko. Tu mamy tak, a tu jeszcze mam, nie, czekajcie, bo ja gdzieś tu kiedyś jeszcze zbierałem, tylko nie wiem, czy ja to miałem. Co? Otwiera gospodę w obozie bandytów. Jaką gospodę? Gdzieś tu miałem jeszcze ten, ten worek z pieniędzmi, tak jakby można powiedzieć. Ale ja nie wiem, gdzieś chyba go nie wziąłem właśnie, albo mi się wydawało, nie wiem, nie pamiętam już za bardzo. Nie mów, że to nieprawda. Ale mamy złota bardzo dużo, prawie 3000 nawet. Właściwie może nie jest źle. Przydałoby się jeszcze podsprzedawać te bronie, te takie, co mieliśmy na początku gry właśnie. Uciekali jak zające, byłem zupełnie sam. Uciekali jak zające, byłem sam, wow, no te teksty są fajne, powiem wam szczerze, serio. Dobra, pogadajmy z tym Sebanem. Więc to ty jesteś tym gościem, który wywalczył sobie wejście do obozu. Wieści szybko się rozchodzą. Franko był twardy. Nikt nie śmiał mu się przeciwstawić. Nikt poza tobą. Mówię to tylko po to, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Jeśli spróbujesz tego samego ze mną, zabiję cię. Ja bym tego nie zrobił. No dobra, spokojnie. Chcę wejść do kopalni. Oczywiście, że tak. Rozmawiasz z właściwą osobą. Każdy, kto pracuje w kopalni, dostanie ładny udział w złocie. A ja odpowiadam za czerwone kamienie, bez których Torus nikogo nie przepuści. No to już wiem. Daj mi jeden z tych czerwonych kamieni. Pewnie, ale nie zada. Zwykle domagam się pewnego udziału. Jak tam twoja sprawa? Nie wyglądasz na eksperta. Gdybym dał ci czerwony kamień, to na pewno nie dlatego, że jesteś wykwalifikowanym kopaczem. Nie. Mam dla ciebie inne zadanie. Jakie? Tego jest więcej. Wierz mi. Tak? Jeden z bandytów próbował mnie usunąć. Jednak to on został usunięty przez moich strażników. Pewnie chciał zająć twoje miejsce, co? To był dureń. Skretyniały oprych. Szczerze wątpię, że sam wpadł na ten pomysł. Nie, wykonywał czyjeś zlecenie. A ja mam się dowiedzieć, kto za tym stoi. Nieważne, kto wysłał zabójcę, zapłaci za to. Znajdź go, a ja wpuszczę cię do kopalni. Właśnie dlatego przysłał mnie tu... Senian? On też dla mnie pracuje. Oj, mi się wydaje, że on... On troszkę oszukuje ten Senian, ale na razie nie chcę go podejrzewać właśnie. Na razie jestem... Nie musisz mi tego mówić. Na razie jestem tak około 40%, że to on. Ale nie chcę nic mówić o niego, ponieważ no nie wiemy, kim on tak naprawdę jest. O, tak powiem. Bo nie wiemy przecież, to proste. No ale dobra, pogadajmy jeszcze z nim. Od czego mam zacząć? Wszyscy w obozie wiedzą o tym incydencie. Tak więc nie mów. Spróbuj się dowiedzieć, kto jest po mojej stronie, a kto... Porozmawiaj ze Snafem. Ten gruby kucharzyna zawsze dużo wie. Weź go nie wyzywaj, bo on był w jedynce. A ja... Ja takich przyjaciół lubię z jedynki. W ogóle z gier... Co w wcześniejszej części były, bardzo lubię tych przyjaciół Beziego. Bardzo lubię ich. No, Diego, Milton i tak dalej, i tak dalej. Torus to tak nie za bardzo. Nie, bo on będzie z orkami później, właśnie w trójce, jak wiecie. A to jeszcze się dowiedzi... No.
Jeszcze się dowie... Kurde! Przejęzyczyłem się, jeju. Kto opowiada takie rzeczy? Kurde, zapomniałem tego słowa, Jezu. Jeszcze się dowiem właśnie. Dowiemy się, kim naprawdę tak Horus jest właśnie. Sam tak mówię. Z orkami właśnie będzie później współpracował w... Naprawdę sądzisz? Chyba w mieście Trellis. W Trójce oczywiście mówię teraz. Ale nie jestem pewny, wiecie. Bo Geldern to jest... Tam jest... Też orkoje są. Mnie nie musisz o to. Aha, dobra, to już pamiętam. Dobra, okej. Potrzebuję po co? Masz już zbroję. Poproś, jak wykonać. Naprawdę są. No dobrze. Co do tego? Słuchaj, mam także... Wróć, gdy... Dobrze, dobrze, panie. Panie Estebanie, Sebastianie, Estebanie. Ciągle to samo. Tak, idziemy teraz do Ceniana tego frajera. Ale nie, serio, Gorn! On do Gorna podobny. Już z nim... Wspominał coś o próbie. Mam się dowiedzieć, kto za tym stoi. Niewiele więcej niż ty. Sam szukam. Zamieniam się w... Chcę, żebyś dobrze wykonał swoje zadanie. A gdy go znajdziesz, zabij go. Dla mnie. Nagroda przy... Nie zapominaj, że mam list gończy na ciebie. Rób swoje i spraw się dobrze. Wiesz, co się stanie w przeciwnym wypadku? Nie wiem. Dobra. Nie mam... Do czego? Hej, chłopaki! To mnie jeszcze będzie gonił. Frajer. Co za frajer? Kurde. Zrobimy sobie coś takiego. Dorwę cię jeszcze! No, dawaj. Nie musisz mi... Dawaj. Ła, nie. Oj. Dobra decyzja. O kurde, on mnie goni ten frajer. Mogłem kurde załadować ten. Jakbym wiedział. Kurczę, aż bym zrobił to teraz znowu. Aż bym to zramił, kurczę. Ale dobra, spokojnie. Dorwę cię jeszcze. Chodź tu. Chodź tu, kurde. Dorwę cię, chyba. O, dobry jest. To taki sam jak ten. Franco. Pewnie też mocny jest jak dzik. Dorwę cię jeszcze! Jak potwór. No chodź tu. O właśnie. O to mi chodziło teraz też. Żeby go zabić. Czekajcie, może on na chwilę może on zatrzymać się. Dorwę cię jeszcze! Ja mu... Ha, dostał. Dostał. Ale ciota. O, widzicie? A, biały pasek był. Ha, tutaj. Przy tej czyściewce. Dorwę cię jeszcze! Zamknij się już, frajerze. Kurde, on tu zaraz skoczy, tak mi się wydaje. No, mówiłem. Ale dostał już trochę, dostał już ode mnie. Ale tak będę robił, wiecie? W Trójce niespecjalnie będę... Dorwę cię jeszcze! Bo ja teraz pytanie robię, ponieważ, jak wiecie, tu w Dwójce jest... No, zły... Taki do dupy walka właśnie. I co dlatego ja tak robię, że... Bo jestem jeszcze za słaby, tak myślę sobie jeszcze na tych... Dorwę cię bandytów jeszcze! Bo oni nie wiem, które mają poziomy 30. A jeszcze troszkę mi zostało do nałożenia siły. No chodź tu, frajerze! Za frajer! No kurde, serio! Chodź tu, frajerze. Kolejny oberwie ode mnie. Pożałujesz tego. No nie! Co robisz? No skurde! Co to było? Ja nie mogę. Dorwę cię jeszcze! Chodź tu. Chodź tu. Nadszedł twój czas. A! Otep się. Ale w niego napierdzielają.
A! Cholerny bydlak! Kolejny dostał za swoje, widzicie? Kolejny dostał, tylko doświadczenie dostałem, ale... Co tam? Ponieważ jeszcze nie dokończyłem o tej walce, co nie? Bo tu jest, jak wiecie, walka taka, no, jak wspomniałem, no, dupna. I nie chcę, żebym, wiecie, dead za pierwszym razem, czy coś takiego. I dlatego właśnie tak robię. Ale niespecjalnie, wiecie, że o, jestem słaby. Na razie nie chcę, ponieważ one są dobrzy, te bandyci, a ja jestem, no, 13 poziom, jeju, to wiem, że dopiero 13. Ale jestem słaby jeszcze, dlatego tak robię, o. Ale w trójce tak nie będę robił, wiecie, w trójce jest lepsze już, lepsza walka, wiecie, tylko nie wiem jeszcze, jak będzie właśnie jeszcze z tymi FPS-ami właśnie, bo jak wiecie, ta gra nie jest dobrze zoptymalizowana jak trzeba. Ale na Windows 7 chodzi, spokojnie, bo miałem właśnie jest problem z Falloutem 3 u mnie, tak? Chciałem sobie bardzo, bardzo nagrać o grę. Powiem, że trójka właśnie jest najlepsza według mnie. Czwórka nie. Czwórki za bardzo nie lubię. Znaczy nie lubię, Boże, co ja mówię? Nie lubię, bo nie grałem jeszcze. Czwórkę może bym polubił, wiecie. Jakbym miał lepszy komputer. To by poszło na ultra. A tak to nie pograł sobie na razie w czwóreczkę, bo czwóreczka, jak wiecie, ma wymagania, no takie, no nawet, no koszmarne. Może nie koszmarne, ale poszłoby na moim procesorze może. Nie wiem, nie do końca. Powiedz mi, dlaczego Senian zawołał, patrzcie kogo tu mamy? Chodziło o nieuregulowany dług. Masz jakiś problem? Nie, skąd, nie mam żadnego problemu. Wprost przeciwnie. O. Co wiesz o próbie zabójstwa? Hej, nie mam z tym nic wspólnego! Co wiesz o próbie zabójstwa? Kompletnie nic! No... Co wiesz... Hej, nie ma... Dobra. Jaki masz problem z Estebanem? Ta świnia myśli tylko o pieniądzach. Co kilka dni ktoś zostaje pożarty przez pełzacza. Ale Esteban nie chce wysłać... A dlaczego? Bo ci kolesie stanowią część Straży Kruka, a on boi się im rozkazywać. Zamiast tego pozwala nam zdychać. Właśnie jeszcze jedno. Co do Kruka. Musimy jak najszybciej sobie zwiększyć siłę, ponieważ tak. Nie wiem, jakie jeszcze będziemy mieli bronie po drodze, aż nie dotrzemy do Kruka. Nie wiem jeszcze, jakie będą. On ma... Pamiętam, co on ma jako broń, kurczę. Bo chciałem właśnie zacząć też kocika dwójkę bez tego dodatku, ale nie, ponieważ się nie opłaca, wiecie? Się nie opłaca, ponieważ nie wiem, jakie tam są misje. Chyba mi się wydaje, że są takie same, tylko nie ma właśnie w tym normalnym gociku, bo też mam gocika dwójkę normalnego właśnie i z dodatkiem też. Mam tak jakby dwa opakowania tej gry, dwie sztuki tak można powiedzieć, kupiłem sobie wszystkie. Są trzy właśnie jeszcze z tym dodatkiem zmierz bogów za 5 dych. To jest właśnie ta... Nie wiem, czy ja to mam tutaj przy sobie. Chyba nie mam, nie wiem. Nie wiem, mniejsza z tym, nie chcę mi się szukać tego, ale chyba mam. Mniejsza z tym, nie wiem. Kiedyś wam pokazywałem to na tym, na prezentacji gier. Ja tam mówiłem, że to jest unboxing, ale to ja cię pomyliłem. Ale z drugiej strony może też unboxing, ale to nie do końca właśnie to jest. I tam właśnie, nie wiem jak, czy, bo tam w tym normalnym gociku dwójce jest tak, że to wszystkie misje te jeszcze w tym, w Corinis, tylko nie ma tych, mówię o normalnym gociku dwójce teraz, tylko nie ma właśnie tego obszaru, tego wiecie, tej doliny. Tej Jarkendaru właśnie nie ma w ogóle. O właśnie. Co wiesz na temat próby zabójstwa? Chodzi o ten zamach na Estebana? Wiesz, skąd wieje wiatr. Oberżysta widzi wszystko, ale nie bierze niczyjej strony. A więc coś wiesz? Tego nie powiedziałem. Co byś zrobił? Zastanowiłbym się, co wiem na temat osoby, która zleciła zabójstwo.
po pierwsze, był to najpewniej jeden z ban. Po drugie, skoro jest po trzecie, jeśli dojdzie do wniosku, że stoisz po stronie Estebana, to nigdy się nie ujawni. Pytanie brzmi, jakie masz szanse na znalezienie tego człowieka? I don't know. No to jakie ma... Musisz załatwić jednego z ludzi Estebana. Człowiek, którego szukasz, uwierzy, że jesteś po jego stronie. Ale tak łatwo nie ujawni swojej tożsamości. Musisz wymyślić coś więcej. Dziękuję. Hej! Nie powiedziałem ci nic? Czegoś byś... Co? No to jakie mam szanse na znalezienie tego człowieka? Musisz załatwić jednego z ludzi Estebana. Człowiek, którego szukasz, uwierzy, że jesteś po jego stronie. O Jezu, ale tak łatwo ziemi. Nie ujawni swojej tożsamości. Musisz wymyślić coś więcej. Ruscy CSGO. Dokładnie. Bomby detonują. A dzisiaj sobie grałem też w CS-a. Troszeczkę dzisiaj w tym dniu. To jest wtorek i wolne mam wreszcie. Widzicie, aż do 7 stycznia. Oj, nie, nie ten zapis. A i tak będę musiał nowy sobie stworzyć slot, ponieważ już często zapisywałem na tym slocie. Próba zabójstwa. Miliony co i pozwolenie Estebana. No okej, dobra, tylko tyle masz do powiedzenia, tak? Czekajcie, na beczce. Gdzie jest beczka? Beczka. Czekajcie, beczka to jest... Na beczce coś tam. Uiii! Ale beka. Ale jest kufer. Kurde i znowu. Jak ja nie lubię otwierać kufrów na wytrychy. Nie lubię. Tu też, kurde, na razie nie będziemy tego robić. Ale to jest tylko takie coś... O, właśnie. A tu coś mamy jeszcze, ważna wiadomość. Okej, mamy. Czekajcie, przeczytajmy to sobie. Wisiała w chacie... właśnie. Hej ludzie, Low zniknął na bagnie pewnikiem. Co? Zeżarły go węże, co gorsza, wraz z nim zniknął klucz do drzwi. Ten będzie mógł zatrzymać rzeczy Low. O, fajnie. To my możemy zatrzymać. Ale beka. No dobra, okej. Aha, i to muszę... Ale to Snaf napisał, jak? Nie ogarniam tego. Kurde, szkoda, że nie ma nowszej wersji tej gry, wiecie? 2.6, to chyba jest najnowsza, mi się tak wydaje. Dopiero zauważyłem teraz, wiecie? Pod koniec, znaczy... To jest chyba... Nie wiem, nie będę wam mówił. Chyba 48 odcinek tego. Tak mi się wydaje, nie jestem pewny. Oj. Tak. Aha, okej, mamy. O, przepis na podwójny młot Low. Fajnie. Elegancko, teraz druga skrzynia. Okej. Oaj. Tak. Tak. Jest, dobrze, jest, fajnie. Dobra. Wszystko chyba wziąłem już stąd, co nie? No okej, dobra, zamykajmy te drzwi, bo jeszcze ktoś wejdzie i to będzie. Ale nie w tą stronę. What the fuck? A, czekajcie, dobrze? Nie, źle zamknąłem. No. Najlepszy, kurde. Nie z tej strony, co zoknąłem.
Jezu! Tam cię zakrzyczyłem. O Jezu, przepraszam. Usiśmiałem i w tym samym momencie, wiecie, mówiłem i dlatego. Ale będziemy wspominać, kurczę, tego gocika, jeju. Na pewno będziecie wspominać też razem ze mną, na pewno. Jak skończy się ta seria, kurczę. Oj, będzie wspomnień bardzo dużo, bardzo. Niektórzy to ludzie, kurde, ja to kiedyś mówiłem, na pewno mówiłem. Na pewno mówiłem już, ludzie w ogóle, kurde, tylko patrzą na grafikę zamiast na fabułę. No może z drugiej strony, wszyscy ludzie też patrzą na grafikę, ale nie do końca, na fabułę też i też nawet na, nie wiem, na pewno na fabułę. Co tam jeszcze? No, co tam jeszcze? Na co mogę jeszcze patrzeć? Nie wiem, kurczę. Na fabułę na pewno, na grę, no na grafikę to tak może minimalnie. Co tam jeszcze jest? Walka na przykład, o jeszcze można powiedzieć, misje też, o. Ja tam misji trochę znam właśnie stąd, z tej części. Z trójki powiem wam, też trochę znam. Aha, i w trójce. I w trójce. Na razie tego nie będę wam mówił. Ale to zobaczymy jeszcze, może wam powiem, nie wiem. Na pewno zaczniemy ją oczywiście dopiero po nowym roku, na pewno. Trójeczkę. Jak mi... No, zobaczymy jak jeszcze z czasem się wyrobię. I co jeszcze? Tak myślałem sobie jeszcze Fallouta nagrać, wiecie? Ale nie w tej chwili na razie, bo jak mówiłem, problem z nim miałem, bardzo. Dlaczego problem, bardzo wielki. Co do tego? Słuchaj, wróć gdy... Nikt mnie chce aha, wiedzieć. Aha, dobra, aha. Naprawdę to nie dopiero sądzisz? Później zrobimy to, ojeju. Też mi się, kurde, nie chce teraz robić tego. Znaczy, ja chciałem zrobić szybciej te zadanie, te wiecie, te próba zabójstwa. Ale nie teraz. Emilio nie stoi po stronie, aha, dobra. Czekajcie, gdzie jest Fisk? Od Fiska możemy kupić, co my możemy kupić? Czekajcie. Czekajcie, zerknę sobie na ten... przepis na młot low, właśnie. Okej, mamy. Musimy sobie kupić, nie rzepy? Czekajcie, dwie rzepy, tak? Trzeba mieć. Czekajcie, a ja mam może? A, to rdest polny miałem. Ach, bagienne ziele mam, dobra, fajnie. Mam 10 nawet, bo to... Tam pisało ile mam, muszę mieć tych ziel? Można na tym polegać. Znaczy bagiennych ziel? Czekajcie, zaraz sobie zacznę. I sporo garść. Garść jest po 12. Zobaczymy zaraz. Dodaję do tego kły butnego węża. Z tym może być problem, bo nie wiem czy mam w ogóle. Kły czego tu mają być? Czekajcie. Nikt nie chce wiedzieć. A tu jest skórzany mieszek właśnie z tymi monetami. To tak, prawda. Nie wiem. Czekajcie, kły butnego węża. Nie wiem czy ja mam, kurczę. Głowa butnego węża. Kwarcyt. Gdyby to zależało od nas. Skóra. Nie, to skóra inaczej. Jest, to nie mam. Kurde, lipa. To, co się mówi. A może mam? Nie można nie na wiem. Tym polegać. Nie jestem pewny. Właściwie może być go tylko żal. Zaraz, zobaczymy. Nie musisz tego kły butnego węża. Nie wiem czy ja mam w ogóle. Nie wiem. Był w sztok pijany. Kły. Dużo by mnie to nie kosztowało. Wiem. Znasz. Kły nie mam. Nie wiem. Nie mów, że to nieprawda. O, mam, dobra, kły butnego węża, mam, dobra, mam 4. A ile trzeba jemu, temu... W końcu to była jego znaczy, decyzja. Do tego przepisu mam, ile mam muszę mieć tych kół? Nic się nie zmieni. To jest jego kły butnego węża. Chyba jednak mi się tak wydaje, nas, jak piszę, tak? Sprawy to tak zrobimy. To przecież... dobra, gdzie jest ten bandyta? Fisk, Fisk, gdzie jesteś, Fisku? Fisk, gdzie jesteś? Nic się nie zmieni. Cip, gdzie jesteś? Ojej. Tak, jak... Wow, otwarty, kurde, kufer i co to było? Chyba mikstura many, tak mi się wydaje. Czekajcie, gdzie jest ten Fisk przede wszystkim? O jest, mamy Fiska. Dlaczego ty ma zbroję, kurde, strażnika? Zaraz ciebie, kurde, zapio. O! Co wiesz? Słuchaj uważnie. Mam własne problemy. Jak to?
Słono, zapłaciłem za... Ale nigdy do mnie nie... Ktoś mi ją ukradł. I... Dobra, na razie... Pokaż mi... Na razie tego nie będziemy robić, wiecie? Poczekamy sobie... Mam rzepę. To, że mam kupić, czy to, co mam kupić? Dobra, rzepę. Dobra. Chyba wszystko mam tak mniej więcej. Czekajcie, jeszcze sobie zerknę. Bierzesz butelkę. Dwie rzepy. To po co ja kupiłem, kurde... Pokaż mi swoje... Czekajcie, masz butelkę jeszcze, czy nie masz butelki? Czekajcie, sobie u siebie zerknę. Czekajcie, wyjdę sobie stąd na razie od niego. No, dlaczego 30 FPS jak chcę 60 mieć? No, jak 30 dobre jest. Dobrze się nie zacina. co ja miałem tutaj znaleźć? Butelkę, tak? No dobra. Nie wiem, ty mi powiedz. Wiadomość. O! O, mapa do skarbu, wow. Sam tak mówiłem. Czekajcie, gdzie mam butelkę? Powiedziałem dokładnie to samo. Nie mam butelki? Czekajcie, sobie sprawdzę jedną rzecz jeszcze. Nie chcę, kurde, kuncika dziecięcego, tylko chcę... Chyba mam tą butelkę, tak mi się wydaje, ale... czekajcie, sobie zapiszę grę. Wow, 24 godziny już gramy w to. Ojojeju, długo już. Kurde, dopiero jesteśmy tutaj? Ale i tak jest maksymalny czas gry 66 godzin chyba. Chyba w noc kruka, nie, nie jestem pewny. Coś takiego, coś koło tego. Koło 66 godzin. Ale niektórzy by przeszli, kurde, w 15 minut. Ale z drugiej strony, po co tak szybko przejść, jak można, na przykład, nie wiem, eksplorując cały świat i tak dalej, wiecie, różne rzeczy szukać, na przykład tak jak w Wiedźminie ten, Sarcz na przykład też eksplorował cały... Jest, mam, jest, udało się, yeah! Uważyłeś miksturę i mam dać to Snuffowi, tak? Dobra, zaraz mu damy temu kucharzowi, który był w jedynce, a w trójce go nie będzie. Hej! Chyba. Przygotowałem bimber. Przygotowałem bimber. Fajnie. Doskonale. Zaraz to dokończę. No, teraz możesz trochę skosztować. To doda ci sił. Dobrze. Poczekaj. Jeśli będziesz potrzebować pomocy, wszystkie informacje masz u mnie za darmo. Yeah. Fajnie. Zawaliście. Fajnie. Dobra, okej. O właśnie. Co ludzie? O kogo ci do... Nie wiem. O właśnie. A jaki... Kto o nim mówi? Oj. Dobra. Zrobiliśmy zadanie? Dobra, to co zrobiliśmy? Jeszcze to zostało, tak? No czy... Czekajcie. Jeszcze jedno przydałoby się. Czekajcie, bo tutaj... ten Fortuno, to był w jedynce, ten co był w obozie... No, bractwa, nie wiem czy będzie mogło... Zielony! Masz. No... Nie, zielony... Kurde! Jak mogę... Zielony! Jak ja mam to zrobić w pioruny? Ja nie mogę. A, dobra, już wiem. Przecież mamy ten przepis. Ale jestem ślepy, kurde. Właśnie, zielony nowicjusz. Co muszę tu zrobić? Te udegi można całkiem nieźle zwijać. Dobra, okej. Okay. To tylko dwie udegi trzeba mieć. Czekaj, czy mam udegi? To już tak może być, że nie, mogę, że nie muszę mieć, ale... zaraz, bo ja się pogubiłem. Gdzie są te łodygi, tak przede wszystkim? Właśnie nie jestem pewny, jeszcze mi się jedna rzecz przypomniała właśnie w guciku, czy to w dwójce, czy to nie w dwójce, była właśnie goła bludujna. Wiecie? Nie jestem pewny, czy to w dwójce, czy to w jedynce było? Nie wiem. Bo bludujna chyba bludujn. Chyba w jedynce, tak mi się wydaje. Nie pamiętam już, wiecie? Nie za bardzo już pamiętam. Ale ja nie chciałem tego! Hmm.
O właśnie. Tak. Jest, fajnie. Mamy zielonego nowicjusza. Się tak najara ten Fortuno, że będzie spał 5 dni, kurde, albo 2 lata. Nie, tak w formie żartu teraz sobie tak powiedziałem. Będzie spał 5 lat, kurde. Kurde, to by chyba umarł z głodu na przykład. Nie, teraz sobie żartuję przecież. Oj. Zielo? Dobra, kurde, cicho bądź. Dobrze, spróbuj tego ale zielonego nowicjusza. Ale doświadczenia, ja pierdzielę, no. I co teraz? Moja głowa. Kim jestem? Fortuno? Nie wiem, kim jest. Co się dzieje? Dobrze, a teraz powiedz mi, co z tobą? Byłem kiedyś członkiem Bractwa tak Śniącego. Jest, pamiętam. Wtedy wszystko było jeszcze tak. Wszyscy byliśmy skazanymi przestępcami, ale życie dla nas, nowicjuszy, nie było. Hej, ja też byłem więźniem w Górniczej Doli. Ja nic nie pamiętam. Spróbuj się skoncentrować. Kruk. Pamiętam tylko kruka i ciemne pomieszczenie. O co chodzi z krukiem? Przepraszam, czuję... Wiem, co zrobił. Musi być... Musi być... Właśnie. Guru znali sztukę koncentracji. A ty wiesz coś? Nie, obawiam. Cholera. Jeżeli jest jakiś sposób... No dobra. Czekajcie, która w ogóle jest godzina? To już jest 20 w grze? O kurde, a u mnie nie wiem. A, prawie. 20. Dobra, Miguel, nie przypominam sobie gościa tutaj. On jest na bagnach, ale w którym miejscu konkretnie? Bo do niego chyba musimy pójść, tak? Czekajcie, meandry umysłu. No nie wiem, nie jestem pewny, czy to musimy iść. Miguel, czekajcie. Miguel, czekajcie, co... Nie pamiętam takiego gościa, żebyśmy go widzieli tutaj w ogóle na bagnach. A może on jest tam dalej? Na tajemnica. Czekajcie, a nie może to nie jest ten gość, co... Mną, przypadkiem pomagaliśmy mu atakować tych błotnych węży? Błotne węże właśnie? No właśnie nie pamiętam już, wiecie? Nie pamiętam za jasną cholerę, nie pamiętam już. Nie pamiętam już za bardzo, kurczę. Zaraz sobie przypomnijmy, spokojnie. Czekajcie, tu mamy tygu, to tędy trzeba iść. Tak mi się wydaje. Bo mogę też się pogubić. Chyba się pogubiłem, tak mi się wydaje. Chyba. Nie wiem, te bagna też są, kurde, takie powalone, te miejsce, że hej. Tu jest Edgar, to na pewno nie. Nie usokopacza mamy, wow, fajnie. Tam są gobliny, to nie tu, na pewno to nie tutaj jest. Czekajcie, bo tam chyba było jeszcze jedno przejście, tak mi się wydaje, w tamtą stronę. O, ziele leci, czy jeszcze mamy, fajnie, kurczę, jeszcze tych... O, bagienne ziele mamy jeszcze, tych roślin to znajdziemy bardzo dużo jeszcze tutaj. A ja wiem, że jest mało, ale jednak jest bardzo dużo tego jest jeszcze rośnie. W ogóle w tym miejscu, w ogóle na bagnie całym. Czekajcie, a nie wiem, czy oni są przypadkiem tutaj, w samą stronę trzeba iść? Nie wiem, nie jestem pewny. Ale w ogóle, kurczę, tak się dziwię Falloutowi trójce, że ta gra... O jest, Miguel, mamy go! Co tu robisz? Szukasz czegoś? Roślin. Szukam roślin. Większość tego, co tu rośnie, można wykorzystać. Wiele ziół ma właściwości lecznicze, a bagienne ziele można palić. Zanim umieścili mnie za bar... O właśnie. Za co cię? Eksperymentowałem z różnymi miksturami, które w... Ignac, mój mistrz, wypił kiedyś jeden z moich eksperymentów zamiast wina. No, zaczął się zachowywać nieco irracjonalnie. Od tamtej pory jest troszkę niezrów... Magowie zesłali mnie do kolonii karnej za prowadzenie... Czekajcie. O właśnie. Możesz... Nie mam na to czasu. Mogę jednak... Fortuno sprawia wrażenie obłąkanego.
Myślę, że no jakaś właśnie mikstura może przywrócić mu pamięć. Fortuno? To jeden... Teraz to tylko wrak. A kruk? Nigdy o nim wiele nie myślałem. Dobra. Niestety nie mogę ważyć mikstur tu... Mógłbym przyrządzić miksturę. W obozie jest odpowiedni stół. Gdybym tylko miał przepis. Lepiej bądź ostrożny z tym przepisem. Jeśli użyjesz nieodpowiednich składników, albo coś pójdzie nie tak... Będę uważał. Dobrze. Czekajcie, tylko właśnie tutaj, nie wiem... ziarna... Czekajcie, tutaj jeszcze jeden, chyba jednego rośliny nie mam. Nie zaczepaj mnie. Z jednej rośliny nie mam, tylko nie wiem czy ją mam w ogóle. I chyba jej nie mam, tak jest. Ziarna zielonego pieprzu, czy jakoś tak. Czekajcie sobie, tu zaraz zobaczę przepis. O właśnie. Wydzielina to mam żądła na pewno. Ekstra tmany. Aha, woreczek czerwonego pieprzu. Nie wiem czy mamy, zobaczymy. A jak nie to będę musiał iść kurczę aż do Corinis. Serio. Albo do Sagitty. Ojej. Nie musisz mi tego wiedzieć lepiej. A właśnie, jeszcze on chyba od niej misję, tak mi się wydaje. Ale nie, nie jestem pewny. Ja zapomniałem o tych misjach, powiem wam szczerze. Bo jeszcze jedno mam, jeszcze misję jedną mam zaległo. Znaczy jeszcze nie mam jej tutaj w tym, na liście zadań, ale jeszcze mi została misja właśnie od Sagitty, żeby tam zanieść jej jakiś tam roślina chyba. Czekajcie, to ta roślina właśnie rośnie bardzo rzadka roślina, czy jakoś tak właśnie się ona nazywa, nie wiem, nie tam tutaj za bardzo. Wróć. Tylko chwila. Nie, przemiany nie. O to chyba. Nie ma? To też nie. Co? To nie jest to. Kurde, tak myślałem. Nie mam składników za dół. Mało mam składników. I chyba będę musiał iść kurde aż do Corinis, do tego, do Zorisa. O kurde. Ajajajajaj. Bo chyba tego nie mam, tak mi się wydaje. Łodyga, to mi tam niepotrzebne za bardzo. No nie mam tego, kurczę, lipa trochę, powiem wam. Bardzo. O, ciężka torba. 100 sztuk. Lipa, kurde, nie mam tego. Dobra, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.